Dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie podcastu Barber Brothers Podcast. Mamy już 8 odcinek i dzisiaj naszym gościem jest Szymon Kołecki. Dzień dobry, witam wszystkich. Szymonie, dzisiaj chcielibyśmy z Tobą pogadać o paru takich tematach. Mam nadzieję, że będą to bardziej niestandardowe pytania niż zwykle dostajesz, w racji tego, że sami jesteśmy sportowcami, a nie dziennikarzami, sami też jesteśmy poniekąd biznesmenami, podobnie jak Ty. To chcielibyśmy Cię podpytać o takie bardziej praktyczne kwestie oraz bardziej kwestie sportowe pod kątem właśnie z punktu widzenia zawodnika, może nie kibica. Takich też mamy odbiorców, którzy są raczej osobami trenującymi, są trenerami, mają swoje jakieś tam biznesy i nie tylko. I właśnie w tym kierunku chciałbym poprowadzić tą rozmowę. I takim punktem wyjścia dla mnie jest wywiad, którego udzieliłeś, on bodaj 6 lat temu wyszedł, a z wywiadu. I pierwszym pytaniem, które chciałbym Ci zadać, pierwszym tematem, który chciałbym przedyskutować, bo jak słuchałem tego wywiadu, to generalnie aż mnie ciarki przeszły w jednym momencie. Mówiłeś tam o tym, jak planujesz rozwijać dwubój siłowy, od trójboju siłowego mi się miesza, nie? Jak planujesz dwubój olimpijski rozwijać w Polsce, kiedy byłeś prezesem związku. Miałeś plany, które są no, niespotykane raczej w innych związkach, czyli zabezpieczenie na przykład zawodników po tym, jak skończy się ich kariera, prawda? Załatwienie im przeszkolenia, wykształcenia w różnych dziedzin, które by ich interesowały, zwiększenie prestiżu imprez narodowych, czy po prostu organizacji tych imprez, nie? I mówiłeś też wtedy, że nadchodzące igrzyska będą przełomowe dla polskiego dwuboju. No i faktycznie były. Po tych igrzyskach przestałeś być prezesem. I tutaj jest słuchaj, moje pytanie, bo jest to oczywiście związane z wpadką nie Kołeckiego, tylko Zielińskiego. Czy to był faktycznie główny powód? Co tam się wydarzyło, że przestałeś być prezesem polskiego związku? Bo moim zdaniem była to ogromna szansa dla tego sportu, który podobnie jak trójbój jest gdzieś tam na samym końcu, jeżeli chodzi o sport. Ja podejmując się pracy w związku, założyłem sobie pracę tylko i wyłącznie jedną kadencję. Moja kadencja się kończyła na początku grudnia i nie planowałem jej kontynuować. Liczyłem, że w ciągu tych 4 lat wykonam wystarczającą pracę, żeby zapoczątkować rzeczy, o których mówiłem, że środowisko dojrzeje do tego, żeby to kontynuować i żeby to budować. I że odejdę i oczywiście, że jeśli będzie trzeba, będę pomagał, ale wcale nie chciałem być prezesem związku, ponieważ to jest trudny okres, trudna praca, trudna funkcja, niewdzięczna, nieprzyjemna. W ogóle skończyła się wielką tragedią, bo to była nie tylko wpadka Zielińskiego, ale 5 czy 6 bardzo dobrych, czołowych kadrowiczów i faktycznie ciężary po roku 2016 zmieniły swój obraz i zmieniła się ich historia, ale niestety negatywnie i w złą stronę i to przyspieszyło moje zakończenie pracy, ponieważ miałem skończyć w grudniu, ale ponieważ te tragedie się wydarzyły w czasie, kiedy ja kierowałem związkiem, mimo że starałem się temu mocno przeciwdziałać, to jednak jako szef związku byłem za to odpowiedzialny i podjąłem decyzję w sierpniu o rezygnacji z funkcji i do końca kadencji zarząd wyznaczył pełniącego obowiązki prezesa. A nie wydaje ci się, że Zieliński to była jakiegoś rodzaju zagrywka polityczna? Nie. Generalnie wiesz, no, opinia publiczna raczej sobie nie zdaje sprawy, nie rozróżnia tego, jaki środek został tam podany, tak? No, ale każdy, kto cokolwiek siedzi w sporcie, w dopingu, to no, jakby trzeba być skończonym idiotą, żeby komuś podać nandrolon chwilę przed igrzyskami, po pierwsze, bo jest to najdłużej wykrywalny środek. Po drugie, dla ciężarowca niewiele ten środek tak naprawdę daje i to w okresie przedstartowym. A po trzecie, w Polsce przeszedł kontrolę, natomiast do wioski olimpijskiej nawet nie zdążył dojechać, tylko został zgarnięty z lotniska. Nie upatrywałbym tutaj politycznych spisków. Chociaż trzeba powiedzieć, że każdy polski związek jest taką małą polityczną areną, bo to jest taka polityka trochę w mniejszym wydaniu i faktycznie polityka w związkach sportowych dzieje się i mocno oddziałuje, ale nie wierzę, żeby ktokolwiek celowo chciał skrzywdzić jakiegokolwiek kadrowicza, a ponieważ tych wpadek, tak jak powiedziałem, było 5 albo 6, to nie sądzę, żeby to było zaplanowane aż na taką skalę. Ja już to mówiłem wielokrotnie, ja obwiniam
trenerów braci Zielińskich i zawodników, których oni próbowali przeciągnąć na swoją stronę, odciągać od kadry narodowej. Taka jest moja teoria. Ubolewam nad tym, że Polski Związek Podnoszenia Ciężarów nie zrobił nic, aby wyjaśnić tę sprawę dogłębnie i pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy moim zdaniem mocno za to odpowiadali, a osądzeni zostali ci, którzy zostali zawieszeni, czyli zawodnicy. Oni ponieśli 100% konsekwencji, a ja uważam, że nie byli w 100% winni, chociaż no, nie uczestniczyli w szkoleniu, które my jako Polski Związek proponowaliśmy, na które naciskaliśmy, więc do którego ich przymuszaliśmy. Dla mnie to było szkolenie gwarantujące bezpieczeństwo i pełną czystość zawodników. Od tego szkolenia zawodnicy się odsuwali, ale za dużymi, mocnymi, ciągłymi namowami co najmniej dwóch trenerów i działaczy klubowych, także uważam, że to nie jest tylko wina zawodników. Mhm. Znaczy tak, jak najbardziej właśnie o to mi tutaj chodzi, że jakby nie patrzeć pod kątem zawodnika, tylko ta sytuacja dla mnie, dla powtórnego widza, aczkolwiek znającego się co nieco na tym, co można sportowcowi podać, była dość dziwna, nie? Tak, no, kto to wymyślił tak naprawdę, żeby akurat znaczy tym gościa sprytować? Ja nie wierzę, że ktokolwiek nandrolon podawał komukolwiek, absolutnie. To myślę, że to jakiś nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że to się tam znalazło w organizmach tych zawodników. Natomiast samo to, że byli odciągani od kadry narodowej i że byli poza kadrą narodową, już ich narażało o wiele bardziej na właśnie tego typu sytuacje nieprzewidziane, bo w kadrze narodowej oni trenowali w ośrodkach szkolenia olimpijskiego, byli pod pełnym nadzorem trenerów wyznaczonych przez Polski Związek i uważam, że byli o wiele bezpieczniejsi. No, było jak było. Podejrzewam, że nie planujesz już jakiegokolwiek powrotu do bycia działaczem w dwuboju? Nie. Raz, że sam sobie to obiecałem, dwa, że obiecałem to żonie, że już nigdy się w coś takiego nie zaangażuję, bo poza tymi tragediami, które się wydarzyły, to ja muszę powiedzieć, że chyba 75% moich kolegów, koleżanek, znajomych, zawodników, trenerów na koniec mojej kadencji wszyscy byli na mnie poobrażani i ja dla wszystkich byłem wrogiem. A oczywiście tragedią się to skończyło, ale tyle co za mojego czasu, mojej pracy w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów zostało zrobione, przyciągnięte do związku, zarobione dla związku, zorganizowane dla związku przy współpracy wielu ludzi, instytucji, firm, spółek i przede wszystkim Ministerstwa Sportu, to jest bardzo szybko zapomniane w sytuacji, kiedy ktoś wyciąga rękę i mówi, że ja potrzebuję to, to i to, a ja mówię, że tego nie dostaniesz, bo Polski Związek ma inną koncepcję. To już wtedy nikt nie patrzy na to, co było zrobione dotychczas, tylko że jemu się powiedziało, nie, no to już jesteś jego wrogiem, także nie zamierzam wracać. Natomiast Polski Związek Podnoszenia Ciężarów cały, jak i całe środowisko wie, że kiedykolwiek będą potrzebowali mojej pomocy, ja zawsze jestem do pomocy, czy to związek, zarząd, kluby, trenerzy. Wielu działaczy niższego szczebla często korzysta z mojej pomocy, często do mnie dzwonią, czasami nawet zakulisowo proszą mnie o wsparcie różnych projektów, które są składane do różnych instytucji w kraju. Ja z racji swojego nazwiska i dobrej znajomości z wieloma ludźmi na wysokich stanowiskach mogę czasami przy okazji spotkania wspomnieć o tym, że jest bardzo wartościowy klub, bardzo wartościowy projekt złożony w waszej instytucji i jeżeli będziecie mieli dylemat, czy go rozpatrzyć pozytywnie, czy negatywnie, to ja rekomenduję rozpatrzenie pozytywnie, bo wiem, co to za ludzie, wiem, że to będzie wszystko zrobione rzetelnie. Także często też jestem gościem na różnego rodzaju imprezach, choćby po to, żeby gdzieś tam swoim nazwiskiem pomóc przy promocji tego. Natomiast póki co nie ma ani takiej propozycji, żebym gdzieś tam mocniej się w to zaangażował, ale też ja nie mam na to czasu teraz i dopóki jestem zawodnikiem, sportowcem jakby w pełnym wydaniu, to mogę tylko okazjonalnie pomagać. Natomiast całe środowisko wie, że jestem do dyspozycji w razie dużych jakichś tam potrzeb. Rozumiem. I słuchaj, teraz też jeszcze odwołując się do tego wywiadu z ASA wywiadu, chciałbym przejść bardziej do pytań związanych z twoją karierą, ale potem jeszcze na koniec też bardzo bym chciał wrócić co nieco do samej organizacji sportu i trochę wymienić się może doświadczeniami, jak to wygląda w trójboju, jak wygląda w dwuboju, bo w sumie dla mnie jest to takie trochę zderzenie światów, ale o tym to za chwilę. Powiedz mi, bo tam też w tym wywiadzie mówiłeś o tym, że rozpocząłeś treningi pod kątem MMA, ale pojawiły się komplikacje przy operacji kolana, tam było do usunięcia bodaj wapnienia na więzadle. Mówiłeś, że przez to nie będziesz w stanie jakby kontynuować praktycznie żadnego sportu na szczeblu zawodowym,
ale też bardzo skromnie określałeś swój potencjał w MMA, że tam ująłeś to w ten sposób, że co najwyżej mógłbyś się z celebrytami pobić, a oglądaliśmy na przykład walkę w Janikowskim, to celebryta nie jest, jest to pełnoprawny zawodnik. Także chciałem cię zapytać, jak to się stało, że udało ci się jednak wejść na tory zawodnicze w MMA i co tak naprawdę się wydarzyło, że tak szybko wyrosłeś na tak wysoki poziom? Na pewno ja pamiętam ten wywiad, na pewno wtedy nie spodziewałem się, że będę mógł kiedykolwiek walczyć z zawodnikami na poziomie, z którymi walczę. Myślałem, że jakby trochę inaczej moja ewentualna przygoda w MMA się potoczy. Ja wtedy byłem po wielu operacjach kolana, zaczęło się od teoretycznie usuwania zwapnienia pod więzadłem rzepki, okazało się, że tego zwapnienia nie ma. Lekarz mi uszkodził jakby nogę podczas tego zabiegu. Komplikacje, które po nim wystąpiły, spowodowały chyba 8 czy 9 operacji poprawkowych. To zakończyło moją karierę i faktycznie wtedy myślałem, że nie będę w stanie niczego poważniej zrobić. Natomiast ja cały czas wtedy, mimo że nie mogłem nic wielkiego trenować, cały czas rehabilitowałem tę nogę, pracowałem, wzmacniałem drugą nogę, wzmacniałem kręgosłup, jakby robiłem wszystko, żeby odciążyć nogę kontuzjowaną i przenieść obciążenia na resztę ciała. I to poniekąd się udało w MMA, bo ja cały czas tą kontuzję mam, ona nie zniknęła i w bardzo wielu momentach mi bardzo mocno przeszkadza. Nawet teraz jak siedzimy, to ja co chwilę sobie nogę prostuję, bo zbyt długo w zgięciu ona już po prostu mnie boli. Ale już dopracowałem się do takiego stylu poruszania się na macie, że w pewne zakresy bólowe nie wchodzę i nawet kosztem przewrócenia się, czy przyjęcia ciosu, czy nie wejścia w akcję, jakieś tam mechanizmy obronne się włączają i tej nogi nie obciążę. No nie jest ona sprawna. Ale mówię, dopracowałem się na tyle dobrych jakichś metod i ruchów, dosyć podświadomie, że jestem w stanie walczyć. Tak. I dosyć ciężko trenowałem, zacząłem już ponad 3,5 roku temu. Wszedłem od razu na pełne zawodostwo, zająłem się tylko treningiem, nie robię nic innego. Nawet fitness, w którym jesteśmy, ja nie wiem, poświęcam może godzinę w miesiącu, może dwa. Nie mam na to czasu. Bez względu na to, jak on funkcjonuje, czy on zarabia, czy nie zarabia, to ja tylko widzę jakieś ostateczne wyniki i tyle. Nie mam na to czasu teraz. I pewnie dzięki też tej wytężonej, ciężkiej pracy, przełamywaniu swoich słabości, bo treningi MMA, zwłaszcza dla gościa, który zaczyna w wieku 35 lat, w pewnym momencie są przełamywaniem własnych słabości i robieniem rzeczy, których nie chcesz, nie lubisz, do których nie jesteś nawykły, czasami tych, które się bałeś No, pierwszy okres, pierwszy rok, półtorej, dwa, no na pewno był trudny okres, ale wszystko to przeszedłem i muszę powiedzieć, że z każdym półroczem jest o wiele łatwiej teraz. Także podsumowując, nie spodziewałem się, myśląc o przygodzie w MMA, bo wtedy myślałem o tym jako bardziej o przygodzie, że będę walczył z zawodnikami na poziomie Damiana Janikowskiego. A powiedz mi, w tym czasie miałeś takie chwile zwątpienia, że to się nie uda? W MMA? Nie chodzi mi o samo MMA, tylko właśnie inaczej, kontekst jaki jest. My trenując zawodników bardzo często się spotykamy z tym, że kiedy u zawodnika pojawia się jakaś kontuzja, która potem się okazuje być kontuzją przewlekłą, nie? Czyli jakby nie do końca można od razu zdiagnozować, co tak naprawdę jest przyczyną, co skutkiem. Proces takiego powrotu do pełnej formy trwa na przykład pół roku, rok albo na przykład dwa lata. Rozpędzamy się powiedzmy 6, 8 tygodni, 12 tygodni przygotowań, nagle znowu wraca. I w tym momencie bardzo często zawodnicy popadają w takie nastawienie, że kiedy oni w końcu zaczną normalnie trenować, że wiecznie się muszą użerać z pierdołami i często też zawodnicy odpuszczają. Albo są na granicy odpuszczenia i to jest moje pytanie, czy też przez takie stany przechodziłeś, czy zawsze to było takie, że nie, zrobię w tym robotę, choćby nie wiem co się działo? Znaczy, od kiedy jestem w MMA, to bardzo dużo korzystam z moich doświadczeń z podnoszenia ciężarów. To miałem bardzo dużo kontuzji. Ja w przeciągu 10 lat takiej mojej kariery zawodniczej 5 lat praktycznie nie startowałem, czyli mniej więcej połowę czasu, od 98 do 2008 roku 5 lat miałem startów, 99, 2000 i 2006-2007-2008. Pozostałe lata, w 2001 wystartowałem, ale raz, bo byłem kontuzjowany, wyszło mi to słabo, czy dwa.
i w szóstym dopiero na Mistrzostwach Europy. Także praktycznie połowę czasu nie mogłem trenować i startować, połowę startowałem, ale też z różnymi kontuzjami. Bardzo mnie to dużo nauczyło i rozpoczynając przygodę w MMA w wieku 35 lat, byłem bardzo wyczulony na to, żeby nie zrobić sobie kontuzji. Oczywiście pierwsze pół roku to była adaptacja organizmu, ja w nocy wstawałem, zanim gdzieś przeszedłem parę kroków, musiałem nogi rozruszać, mięśnie skamieniały, bolały, achillesy ciągnęły i tak dalej. To wszystko jest zmęczeniowy materiał. Natomiast bardzo uważałem, żeby gdzieś nie skręcić kolana, nie wybić barku, nie skręcić łokcia, bo tam powiedzmy złamanie ręki czy coś, no to tam kilka tygodni to się tam zgoi, to o to się gdzieś tam nie bałem, czy o przyjęcia jakichś ciosów. Złamałem chrząstkę żebrową chyba ze 2 czy 3 razy, ale to 3-tygodniowy proces leczenia i MMA jest też tym świetnym sportem, że jak nie możesz przyjmować ciosy na korpus, to możesz lekko się kulać w parterze, możesz robić technikę na tarczach jakieś i zawsze jest, prawie zawsze jest coś, co możesz robić mimo jakiejś kontuzji. Oczywiście nie mówię o tych poważnych, bo mówię, zerwanie więzadeł w kolanach czy w barku, no to cię wyklucza zdecydowanie, ale takie mniejsze kontuzje to nie hamują cię w 100%, ale wracając do tego, że mając te doświadczenia z ciężarów, cały czas staram się trenować ostrożnie. Wychodzę z założenia, że lepiej wyjść niedotrenowanym niż przetrenowanym albo skontuzjowanym. Ja wiem, mam 39 lat i zdaję sobie sprawę, że jakaś poważniejsza kontuzja jakby kończy moją przygodę ze sportem, bo gdybym ja dzisiaj miał 6 miesięcy leczyć poważne zerwanie, później 3-4 miesiące z powrotem wracać do formy, to za rok walczyć, nie byłbym w tej formie sportowej, co teraz. W tej formie sportowej, co jestem teraz, i tak jest mi trudno się przygotowywać i walczyć z najlepszymi. Natomiast za rok po takiej kontuzji nie wierzę, żebym mógł osiągnąć ten poziom sportowy, co mam. A jeśli ja jeszcze nie rozwinę tego, który mam dzisiaj, to też nie ma większego sensu jakby borykanie się w tym sporcie z dobrymi zawodnikami, bo ja nie jestem w tym sporcie po to, żeby mnie zapamiętano z tego, że mnie pobito, znokautowano i że był taki Kołecki, który zakończył swoją przygodę w MMA 3 nokautami, tam go pozamiatali i do widzenia. Absolutnie nie. Ja przychodząc do MMA jakby trochę stawiałem na szali swoje nazwisko, które sobie wypracowałem w sporcie olimpijskim i robię wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby gdzieś jego wartość spadła. I też dlatego tak się staram cały czas trenować, nawet jak kończę walkę, jestem bez poważniejszych kontuzji, to 2 dni po walce jestem już na treningu, na rozruchu. Tydzień po walce to jest 3-4-5 treningów w tygodniu. Takie 2 tygodnie rozluźnienia, odnowa biologiczna, ale już w 3 tygodniu już robię 8-9 treningów w tygodniu technicznych, lekkich, spokojnych, które pozwalają mi się dalej rozwijać. Także to też zabezpiecza mnie przed poważnymi kontuzjami, ta ciągłość. Oczywiście regeneruje się organizm w tym okresie, bo ja nie trenuję wtedy na 100%, tylko na 75-80%, ale to jest taka sinusoida, są mi mocniejsze treningi, ale 2-3 dni na przykład słabsze na regenerację, znowu mocniejszy i to wtedy wszystko dobrze wychodzi. I taka systematyka też pozwala moim zdaniem zachować zdrowie lepsze. I to brzmi bardzo znajomo właśnie, jak powiedziałeś, że kiedy byłeś w ciężarach, to praktycznie połowę swojej kariery nie startowałeś. To u mnie jest dokładnie to samo. Ja w trójboju jestem ile? 9 lat. I dobre 4,5 czy 5 lat z tego to było leczenie kontuzji. No, niestety. No. To jest wszystko jakby kwestia niedoświadczenia, braku pełnej wiedzy, pełnej opieki. Ja naprawdę takie kontuzje łapałem w sporcie i gdybym miał dzisiejszą wiedzę w wieku tam 18-20 lat, nie tylko w zakresie treningu, ale odnowy biologicznej, profilaktyki, odżywiania, suplementacji, myślę, że 85% moich kontuzji bym uniknął i bym był zupełnie innym zawodnikiem. Jest jak jest, ja niczego w życiu nie żałuję, tam kontuzje też są dla ludzi. Oczywiście. Ja mam takie same dokładnie podejście, że pewnie gdyby była ta wiedza, to by tych kontuzji nie było, tylko że gdyby nie było kontuzji, to bym nie zdobył wiedzy. Taka jest prawda. Którą można potem, taka jest prawda. Którą można potem przekazać dalej. Słuchaj, z takich jeszcze pytań sportowych, bardzo mnie ciekawi też Twoje podejście do igrzysk w Sydney.
tam była ta sytuacja, że na pierwszym podejściu mogłeś atakować rekord, prawda? I tylko trener stwierdził, że... Znaczy, na pierwszym podejściu mogłem atakować złoty medal. Złoty medal, jo. Tak, było, była taka sytuacja. Tam trochę się kłótnia wywiązała z trenerem, bo ja chciałem zaczynać 225 w podrzucie. 225 dawało mi już złoty medal. I ja wiedziałem, że tam już się nic nie wydarzy, co może temu złotemu medalowi zagrozić, ponieważ na rozgrzewce widziałem mojego przeciwnika, widziałem, że jest i kontuzjowany, i jest słaby fizycznie. Ciężar, który podrzucił w pierwszym podejściu, był jego ostatnim ciężarem, wymęczonym, z dociskiem, właściwie nie do zaliczenia. On nawet przyznał mi się tam po latach, że to podejście było nie do zaliczenia, a do następnego by już nie wyszedł. To już po prostu kosztowało go wszystko. On dał wszystko z siebie, żeby to podejście zaliczyć i faktycznie na tym jednym podejściu skończył zawody, z dwóch zrezygnował. Nie był w stanie wyjść też z powodu kontuzji. Ja wiedziałem, że 225 pozwala mi wygrać igrzyska. Natomiast trener się bał, że nie zaliczę żadnego podejścia, nie zostanę sklasyfikowany i 222,5 naciskał, żebym zaczął, bo to gwarantowało medal, a w 95% srebrny. I była mocna taka przepychanka i w końcu mówię, dobra, przecież potem mam jeszcze dwa podejścia. 225 dla mnie to naprawdę nie był ciężar, który był jakąkolwiek dla mnie wątpliwością. 225 w okresie przygotowań i więcej, do 235, atakowałem dwa razy 240 na treningu. W przeciągu pół roku przygotowań do tych igrzysk, 225 i więcej, podniosłem minimum 40 razy. Na różnych treningach w ciągu 6 miesięcy, na różnych zawodach. W międzyczasie poprawiałem rekord świata, porzucałem 232 na Mistrzostwach Europy, 235 na Mistrzostwach Polski. I trener mi nie chciał dać zacząć 225. Dla tych, którzy jakby znają się trochę na ciężarach, wiedzą, że 10 kg na tym maksymalnym ciężarze to jest bardzo dużo. No to jest oczywiście zawsze ryzyko, ale kiedy ja to podrzucam systematycznie, non stop, często, były tygodnie, zdarzył się taki tydzień, gdzie ja 230 podrzuciłem w poniedziałek na treningu, w środę na treningu i w piątek na treningu, 230. To było dwa tygodnie przed Igrzyskami Olimpijskimi. Trener mi nie chciał pozwolić zacząć 225 i ta nerwowość spowodowała, że machnąłem ręką, mówię, dobra, to niech będzie to 222. Oni obniżyli na te 222, ja na rozgrzewce podrzucam 212, opuszczam, a mi trenerzy krzyczą, że mój czas na te 222 już się zaczął. Czyli miałem 50 sekund, żeby odpocząć po 212 i podnieść 222,5. Samo to już mnie trochę wymęczyło, tym bardziej ta góra była taka zachwiana. Tak, do tego stref jeszcze. Biegniesz na pomost, dyszysz, bo przed chwilą zrobiłeś podejście, oni ci mówią, że już twoja kolej. Znowu nerwówka, zaliczyłem to jakoś i potem, że 220, nie pamiętam na ile, bo 227 skręciłem nogę. Też nie wiem, dlaczego ja te 227 podchodziłem, chyba chciałem wyciągnąć już w ogóle tych przeciwników wyżej, bo dla mnie to naprawdę nie był ciężar, który był wątpliwością, że ja to podniosę. Ja byłem 100% pewien, że to podniosę. I znowu, tylko że już mniejszy ciężar, bo chyba 140 na rozrzewce, żeby podtrzymać temperaturę, podrzucam, zrzucam i ta sama bajka. Czas ci już leci, twoja minuta już na tym. I znowu biegiem na 227. Źle technicznie, skok do przodu, skręciłem kostkę i tak się skończyła moja przygoda na igrzyskach w Sydney. Ten temat właśnie z taką stresówką, z wyjściem, to jest doskonale nam znany też z trójboju. Znaczy ja nie miałem stresów w ciężarach. Znaczy nie mówię, to była tylko bardziej nerwówka kłótni z trenerem, ze sztabem, bo idziesz, startujesz, przygotowujesz się 4 lata, startujesz na Igrzyskach Olimpijskich, twój najważniejszy start w życiu. Zawsze są jakieś emocje, bo tylko psychopaci się nie stresują i ci, którzy mówią, że się nie stresują, to kłamią. Natomiast ja ten stres akumulowałem i wykorzystywałem, przeradzałem go na adrenalinę, na koncentrację. On mi bardzo pomagał. Ja się doskonale czułem na arenie. Jak robiłem rozgrzewkę, wychodziłem na pomost, to ja się czułem nareszcie jak u siebie. I mi się to bardzo podobało. Natomiast taka nerwówka z trenerami, mało czasu. Ja zawsze jak kończyłem jakieś podejście na rozgrzewce, w trzeciej, w czwartej minucie na pomost, to bo 3 minutki odpoczniesz, wyjdziesz, dźwigniesz 4 minuty, ale nie 40 sekund, 50 i w tym czasie masz podnieść następny ciężar. To wywołuje jakby komplikacje i nie pozwala zrobić pełnej koncentracji, dobrze się ustawić, dobrze to zrobić technicznie, dobrze zaplanować,
wypuścić powietrze, żeby się wyluzować, złapać ciężar i spiąć. Tylko wtedy wszystko robisz w mocno skróconej wersji i tak jak u mnie skończyło się to kontuzją. Ja tak właśnie dokładnie o tym mówię, o tym braku czasu na skupienie. Sami mieliśmy też taką sytuację, ja miałem jako trener, gdzie coś poszło nie tak w kolejności. Jedno wyświetlali właśnie wiesz, przed podejściami, a drugie siedziało na podejście. Nasz junior Mateusz Sobczak zaczynał 300 przysiad w taśmach w tej formule, nie? W taśmach robimy trójbój. Zrobiliśmy rozgrzewkę 240 i w tym momencie wołają, że pierwsze podejście, gdzie powinno być jeszcze czasu spokojnie na jeszcze jedno podejście, związanie taśmi, wyjście. Bardziej w trójboju czy wyciskaniu leży są dużo dłuższe przerwy. Ja pamiętam, że one tam i do 15 minut dochodzą na regenerację u niektórych zawodników. Ja widziałem takie sytuacje na zawodach, kiedy zawodnicy się przed zawodami rozgrzewali, a potem on 20-30 minut czekał, zaczęły się zawody i wychodził, robił wyciskanie, co w ciężarach. To jest zupełnie absolutna odwrotność, ale mimo wszystko u nas te 3 minuty na ten odpoczynek między podejściami to jest dobry okres, a kilkadziesiąt sekund to za krótko. W każdym razie chłopak tak w tej rozgrzewki z nierozwiązanymi taśmami, tylko cały czas w tych samych z rozgrzewkowego na podest i też ledwo zaliczył. Także jak najbardziej znam tę sytuację, ale wiesz co, tu mnie bardziej zastanawiały dwie rzeczy, bo całą historię jakby znam. Ale zastanawiam się, czy po pierwsze planowałeś na tamtych zawodach może zaatakować rekord? Czy było to gdzieś w głowie? To była trzeciorzędna sprawa, rekord. W ogóle rekord świata wówczas był mój w podrzucie, ale to absolutnie była trzeciorzędna sprawa. Ja chciałem tam wygrać i to mnie najbardziej interesowało. Jeśli w ogóle zakładałem, że żeby wygrać igrzyska będę musiał podnieść rekord świata i też na to byłem przygotowany. Ale samo podejście dla rekordu, czy nie planowałem samego takiego podejścia dla rekordu, bo rekord świata na Igrzyskach Olimpijskich to nie miało dla mnie znaczenia, chciałem je tylko wygrać. No właśnie, to jest też odpowiedź na moje drugie pytanie, bo zastanawiałem się, co tam było dla Ciebie najważniejsze, czy faktycznie miejsce? Tylko miejsce na Igrzyskach. Czy wynik? Na Igrzyskach tylko miejsce, bo tam jedziesz wygrać medal, a rekordy można bić na wielu imprezach, które są co roku czy co pół roku. Rozumiem. A jaki jest wtedy Twój stosunek do tego, że teraz po latach przyznano Ci złoty medal na następne igrzyska? To działa na moją korzyść, to jaki może być mój stosunek? Ja byłem bardzo szczęśliwy, że przyznano mi medal złoty i co ja tu, no taki spełniony sportowcem wtedy się poczułem. Ja pamiętam ten dzień, bo to było w grudniu 2017 roku, 2016, chyba 16, bo w 17 już otrzymałem medal. W grudniu 2016 roku wieczorem przeglądałem stronę Światowej Federacji Podnoszenia Ciężarów i wszedłem na protokoły z Igrzysk Olimpijskich na moją kategorię wagową i zobaczyłem, że w kategorii 94 kg na pierwszym miejscu jest Szymon Kołecki. I w tym momencie, jak to zobaczyłem, przeczytałem, to ogarnęło mnie takie sportowe pełne spełnienie. Ja do tego momentu byłem absolutnie rozczarowany swoją karierą ciężarowca. Byłem taki zdegustowany tym, że nie wykorzystałem swojego potencjału, o którym też mówiłem, ile razy dźwigałem maksymalne ciężary na treningach, na zawodach, a na igrzyska mi się to nie udało. I naprawdę kończąc karierę ciężarowca było mi przykro, że tak ją zmarnowałem. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyłem, że w protokole z Igrzysk Olimpijskich moje nazwisko jest na pierwszym miejscu, ogarnęło mnie całkowite, pełne spełnienie jako sportowca. I to nigdy tego nie zapomnę, bo to już był wieczór, ale jeszcze chyba moja żona nie spała. Pamiętam, że wziąłem tablet, czy to był laptop, nie wiem, i jej pokazałem. Byłem z tego bardzo zadowolony i dumny i to był taki dzień, kiedy się spełniłem sportowo. Dzień później z czasem przyznano mi ten medal i zamieniono jakby, ale to już jest coś takiego fajnego, okej, w fajnej atmosferze, bo w Polskim Komitecie Olimpijskim podczas uroczystego zebrania zarządu przedstawiciele MKO, Irena Szewińska wręczami medal, był hymn śpiewany, naprawdę uroczystość na bardzo wysokim poziomie. Ale to już nie było dla mnie tak istotne, jak to spełnienie, którego doznałem przeglądając właśnie stronę Światowej Federacji. Rozumiem. No właśnie, byłem właśnie ciekawy, bo wiesz, jakby
trójboju nie ma czegoś takiego, nie, że można mieć przyznany później medal, bo my praktycznie nie mamy kontroli antydopingowych poza jedną federacją, także nie zdarza się dyskwalifikowanie zawodnika wstecz. Byłem właśnie ciekawy, w jaki sposób się to odbiera. Ale w sporcie olimpijskim też nie na wszystkich imprezach to jest możliwe. Z Igrzysk Olimpijskich są zamrażane próbki. Z Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce chyba są od jakiegoś czasu zamrażane. Być może jeszcze jakieś dyscypliny. Ale to są jakby wyjątkowe sytuacje, kiedy po latach dochodzi do takiego powtórnego badania i można zmienić tą kolejność. To była rzadka sytuacja, ale myślę, że będzie coraz częstsze. Metody są coraz doskonalsze, nie? Ale też i chemia idzie w coraz doskonalszą stronę. Jest taki wieczny wyścig, nie? Tak, ale dobrze ten wyścig jest, bo gdyby tego wyścigu nie było, to byśmy hodowali potworki, które by półautomatycznie startowały w sporcie i wykonywały zadania, polecenia. No tworzylibyśmy monstra, które by rywalizowały w sporcie. Dzięki tej ciągłej gonitwie, kontroli za dopingiem, ten doping jest taką marginalną jednak częścią i nawet jeżeli ci sportowcy gdzieś z tego skorzystają, to nie jest to ich odczłowieczeniem, tylko jakimś drobnym wspomożeniem, a mimo wszystko dalej ciągle startuje i rywalizuje człowiek. A gdybyśmy dali zgodę na pełne dopingowanie się, to od dziecka rozpoczęłyby się transformacje genetyczne ludzi, którzy później by rywalizowali w sporcie. To absolutnie byłoby zakończenie sportu, jaki znamy. To byłby wyścig zbrojeń. To prawda. Powiedz mi, podkreślałeś wielokrotnie, że dużo jest błędów, które były popełnione w trakcie twojej kariery sportowej w ciężarach, które właśnie uniemożliwiały wykazanie pełnego potencjału na najważniejszych imprezach. I tak we stricte takiej nawet specjalistycznej, treningowej strony, jeżeli mógłbyś się podzielić tym, co przekazałbyś młodszym sportowcom, żeby inaczej, jakich błędów powinni unikać? Tematyka treningu jest czymś tak rozległym, że nawet kilkugodzinnych wykładów i analiz pewnie nie byłoby w stanie nauczyć człowieka. Natomiast ja mówiłem tutaj kilka minut wcześniej, że w okresie przygotowań miałem takie sytuacje, że w poniedziałek, środę i piątek podrzucałem 230 na trzech różnych treningach, co było 99% moim maksymalnym ciężarem. Co jest absolutną skrajną głupotą, bo trenując później po latach już mądrze, rozsądnie, to na ciężary w granicach 100% wchodziłem raz w miesiącu może. Pracę wykonywałem bardziej objętościową na ciężarach między 70-75% na 90%. Było to o wiele bezpieczniejsze. Także na pewno nie można szaleć. Nie wiem, jakie ja bym tu mógł złotej rady udzielić, bo każdy ambitny sportowiec chce trenować jak najwięcej, jak najciężej, jak najintensywniej, bo chce odnieść jak największy sukces, ale każdy organizm po dużym wysiłku musi mieć czas na regenerację i to jest najważniejsza zasada. A to już każdy musi ją umieć indywidualnie wykorzystać. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze tak, czy w okresie dwuboju przygotowywałeś się jakkolwiek mentalnie do startów? Nie. Nie, bo nie miałem nikogo takiego, kto by mi to i sugerował, podpowiadał i też wykonywał ze mną. Natomiast teraz w MMA pracuję z psychologiem, mam świetnego psychologa, z którym spotkałem się w ogóle wiele lat wcześniej i on pod kątem swojej pracy dopytywał mnie właśnie o podnoszenie ciężarów i o dwubój, zadawał mi różne pytania i z tych pytań wynikało, że ja podświadomie, nie znając pewnych technik, wykonywałem pewną pracę psychologiczną. Głównie związana była z wizualizacją, ponieważ ja setki albo tysiące razy przed zawodami wizualizowałem sobie podejścia, które wykonuję na zawodach. I w różnych formacjach, w różnych konfiguracjach, zawsze przed spaniem czy w ciągu dnia, to ostatnie 6-8 tygodni do zawodów, to ja czasami przed spaniem godzinę myślałem o podejściach, do których podchodzę na Mistrzostwach Świata, Europy czy Igrzyskach Olimpijskich, które podnoszę, jak one wyglądają i jego zdaniem była to bardzo duża praca wizualizacyjna, która pomagała mi się przygotować,
do tych maksymalnych ciężarów i jednocześnie mój umysł oswoić z tymi ciężarami i z tą maksymalną presją, dzięki czemu na zawodach było mi o wiele łatwiej, ponieważ już jakby miałem zakodowane w głowie trochę, że ja już z tym ciężarem jestem obyty przez to, że ja te 6-8 tygodni wizualizowałem sobie, jak podnoszę ten ciężar, do którego dzisiaj wychodzę. Ale to wszystko robiłem nieświadomie. To bardzo ciekawe, bo dokładnie tej samej techniki sami używamy przy startach, czy uczymy tego zawodników, ale wynika to z tego, że gdzieś o tym przeczytałem, prawda? I to właśnie ciekawe, że... Znaczy ja bardzo dużą część teraz w pracy z psychologiem opieram na wizualizacji. Nawet nie wiem, czy poza technikami relaksacyjnymi, to nie wiem, czy to nie jest 100% naszej pracy wizualizacja. Natomiast ona ma różne aspekty, różne odnogi, różne rzeczy wizualizujemy sobie, zarówno te, których się mamy nauczyć, jak i te, które mają nas uspokoić. No, naprawdę różne są, ale to jest największa część mojej pracy z psychologiem, czy wizualizacja. Czy mógłbyś zdradzić troszeczkę detali na ten temat? Jak wygląda taka wizualizacja w na przykład, swoim wykonaniu? Na przykład wizualizacja dotycząca nauki polega na tym, że teraz, jak mam walczyć z jakimś przeciwnikiem, mój psycholog siada z moim głównym trenerem i mówi, panie trenerze, jakie techniki są najważniejsze, czy jakie akcje są najważniejsze w walce, która Szymona czeka? On mówi, taka, taka i taka. Które z nich umie? No tą umie. A których nie umie? Tej nie umie, tej nie umie, tej nie umie. I teraz przez miesiące, czy tam tygodnie, te akcje, czy te zadania będziemy robić. Okej. Okay. Przychodzi pierwszy czy drugi trening, robimy te akcje, czy w sparingach one wychodzą, czy robimy technikę, czy cokolwiek. Jest to nagrywane. Na przykład mamy, nie wiem, 3 akcje do opanowania w ciągu 6 tygodni czy 7. To robimy te 3 akcje po kilka razy. Z tego wychodzi filmik, powiedzmy, 2-minutowy. Część wychodzi ze sparingu, bo to wtedy taka bardziej realna walka. Część z takiej techniki, że staje tam przeciwnik i jest takim trochę manekinem. I na treningu, powiedzmy w tygodniu, ja jestem w stanie to kilka razy powtórzyć, może kilkanaście. Ale oprócz tego, ja jestem codziennie w stanie 3, 4, 5 razy, 10 razy to obejrzeć. Dzięki temu koduję tą technikę. Koduję tą, znaczy nauczam mózg ruchu, który później w walce w podświadomie mam wykonać. Nie? I na przykład te techniki, które mam nagrane, w okresie przygotowania tych kilku tygodni pewnie oglądam 100 czy 200 razy. Na treningu je wykonuję 100 czy 200 razy, plus obejrzę 100 czy 200 razy i później dzięki temu jest ogromna szansa, że w walce bez namysłu, instynktownie zrobię to już automatycznie. Na przykład taka jest. I oglądając też starasz się odczuwać ten ruch? Szczerze powiedziawszy, no na przykład czasami jak oglądam, to nawet jeszcze mimo, że nagramy coś, to jeszcze jakieś detale czasami są do poprawienia, to jak oglądam na przykład, to czasami tam sobie czy jakieś ciosy, czy jakieś obalenia, to oglądam i sobie jeszcze tam coś wykręcam, ale nie zawsze, różnie. Rozumiem. Czyli można by w sumie powiedzieć, że to jest jakby tak... Tam, gdzie ciało już nie da rady się zregenerować, gdybyś dorzucił do tego więcej powtórzeń. 400 razy nie zrobię, zrobię 150 czy 200, ale jeszcze 200 mogę obejrzeć i dodatkowo to zakodować. To jest jeden z elementów. Też mniej więcej tak przygotowujemy się do podejść. I tutaj też jestem, jakby chciałbym Ci opowiedzieć, jak wygląda moja wizualizacja i czy również u Ciebie są te elementy lub ewentualnie jakby to można było Twoim zdaniem usprawnić. Kiedy my przygotowujemy się do konkretnego liftu, wizualizacja polega na tym, że praktycznie każdym zmysłem przy zamkniętych oczach staram się odtworzyć to, co będę robił. Nie? Czyli czuję zapach sali, słyszę salę, czuję odpowiednią podłogę pod butami, dotknięcie sztangi, konkretna faktura tej sztangi, temperatura sztangi i każdy element ruchu, każdy element, detal techniczny, ustawienie łopatki, napięcie brzucha, odpowiednie ustawienie stopy i tak dalej, to wszystko od góry do dołu jest w głowie przerobione. No i jakby wykonuję sobie ten lift, nie? Czując pełen ciężar, nie wyobrażając sobie, że to będzie mega lekkie, tylko czując, że faktycznie to dużo waży, ale daje radę. Tylko tu jest jedno takie zastrzeżenie, że w momencie, w którym w wizualizacji pojawia się błąd, nie naprawiam go w trakcie, tylko rozpoczynam całą sekwencję od nowa.
To jest a B właśnie użycie absolutnie każdego jednego zmysłu do tego, łącznie nawet w tym, jak smak czuję w trakcie. Znaczy, ja kiedy uczę się techniki, to czuję jak gdyby tą technikę. Czuję jak to robię, mam takie wrażenie, że tą rękę przekładam tu, ten cios wyprowadzam tak i tak dalej. Natomiast ja nie widzę i nie czuję niczego poza tym, co ja robię. Ja na przykład wychodząc do walki, muszę się zmusić do tego, żeby zobaczyć, że ktoś jest dookoła. Jestem skoncentrowany, wychodzę, mam przeciwnika, miałem pomost, miałem sztangę. Ja dopiero ludzi, trybuny, cokolwiek widziałem po zakończeniu podejścia. I to nie robiłem tego celowo. Miałem taki automat po prostu, że byłem skoncentrowany, miałem swoją sztangę, łapałem, dźwigałem, byłem skupiony na tym, jak to zrobić. Tysiące razy to przemyślałem wcześniej, jak to zrobić. Podobnie jest w walce, mam swojego przeciwnika, sędzia daje start. Słyszę gdzieś tam w uchu mojego trenera, bo to staram się jakby słyszeć, bo podpowiedzi narożnika są bardzo ważne, bo tych technik są setki, absolutnie setki i rozwiązań, w zależności jak zareaguje przeciwnik. I staram się to słyszeć, natomiast nic poza tym mnie nie interesuje i dlatego tylko jakby te techniki, które wykonuję, mnie interesują. Reszta rzeczy nie może mnie rozpraszać i nawet mnie nigdy nie rozprasza. Patrząc na to, co sam podświadomie stosowałeś w ciężarach i na to, co już profesjonalistą robisz w MMA, czy to przygotowanie właśnie mentalne do walki, czy do podestu jest twoim zdaniem podobne? Chodzi tutaj o to samo, czy jednak zupełnie inne? Bo specyfika sportu jest jednak inna. Znaczy ja dźwigając ciężary nie miałem świadomości tego, co robię. Poza tym dźwiganie ciężary to było zupełnie coś innego. Ja gdzieś od 3-4 roku życia przebywałem na sali. Od 5 roku życia uczyłem się dźwigać ciężary. Ja ciężary o wiele lepiej dźwigałem niż pisałem, czytałem czy biegałem. To była jedna z moich funkcji życiowych, które robiłem tak samo dobrze jak oddychanie. I teraz wychodzenie na zawody sportowe było dla mnie czymś, no było dla mnie największą przyjemnością, było czymś, na co ja się nie mogę doczekać. Ja wiedziałem, że niczego w życiu nie umiem robić tak dobrze, jak dźwigać ciężary. I tam ja nie potrzebowałem zbytniego. Ja pamiętam, mieliśmy takich terapeutów w kadrze kiedyś, za czasów trenera Smalcerza w 2006 roku. Oni mnie poprosili na rozmowę, żeby porozmawiać, zdiagnozować, czy jakoś mogą pomóc i tak dalej. Myśmy porozmawiali, to na wszystkie pytania odpowiedziałem, przeanalizowali moją sytuację i powiedzieli, nie jesteśmy panu w stanie w niczym pomóc bardziej. Cieszy to pana, jest pan wystarczająco zmotywowany, bardzo ciężko pracuje, nie stresuje to pana w sposób, który pana paraliżuje. Wychodzi pan naprawdę skoncentrowany, zresztą widzieli wiele moich startów. Zawsze na zawodach dźwigałem więcej niż na sali treningowej. Także zupełnie było to coś innego. Natomiast w MMA jak wychodziłem, ja musiałem, po pierwsze MMA jest kompilacją wielu sportów, bardzo wielu. Jak ci nie idzie w jednym płaszczyźnie, robisz drugą, nie idzie ci druga, próbujesz trzeciej, nie idzie ci trzecia, robisz czwartą, na końcu jeszcze i tak zostaje charakter i wydolność. I teraz jak ja szedłem do MMA, nie umiałem praktycznie żadnej z płaszczyzn, miałem trochę siły, trochę wydolności i trochę charakteru. I idąc do MMA, musiałem tym przełamać zawodników. Szukaliśmy zawsze z trenerem najsłabszej ich płaszczyzny, w tą płaszczyznę wchodziliśmy, dlatego że ja niewiele umiałem we wszystkich płaszczyznach, natomiast w tej najsłabszej jego, przy swoim zaangażowaniu, charakterze, agresji i sile mogłem go przełamać. I tutaj praca z psychologiem, chyba od trzeciej czy od czwartej walki, czy od piątej zacząłem pracę z psychologiem. Tutaj praca z psychologiem naprawdę szybko pozwalała mi zacząć się uczyć, kilka technik relaksacyjnych, żeby spokojnie wychodzić i tak dalej. Bo co innego jak wychodzisz podnieść ciężar, a co innego wychodzisz i może być ciężko znokautowany. W sytuacji, kiedy nie masz narzędzi do tego, żeby się zbytnio przed tym bronić, poza swoim zaangażowaniem. Bo dzisiaj po 3,5 roku treningu ja się nie boję wychodzić z nikim do walki. Dlatego, że jest wiele rzeczy się nauczyłem, umiem się bronić. Nawet jeżeli nie wygram tej walki, jestem w miarę szczelny, dużo potrafię. Już teraz nie muszę bazować tylko na sile, na wydolności czy na agresji. Bo mam w wielu płaszczyznach już uważam dużo większe umiejętności niż miałem i mogę z nich korzystać. I teraz trochę inna praca była psychologa na początku mojej przygody, trochę inna jest teraz. Wcześniej bardziej musiała doprowadzić do tego, żebym był spokojniejszy i szybciej się uczył. Natomiast teraz jakby nad moją spokojnością już nie musi pracować, bo
naprawdę doszliśmy do tego etapu, jaki miałem w ciężarach, że ja już się nie mogę doczekać walki. Że kiedyś na przykład w drugiej, trzeciej, czwartej walce to było tak, żeby tylko to już mieć za sobą. Żeby to już mieć za sobą, wygrać już mieć za sobą. Teraz ja się już tego nie mogę doczekać. I to ważenia, i ważenia medialnego, i technicznego, i tych wszystkich stand-downów, i gali już samej walki. Od pewnego czasu, kiedy zwiększyłem zakres swoich umiejętności, bardzo mnie to zaczęło cieszyć. I to jakby psycholog też ma trochę inną pracę. Także zupełnie czym innym się zajmuje, znaczy może nie zupełnie czym innym, bo opiera się na wizualizacji, na nauce, ale i poprzez inne zagrożenia w tych sportach trochę inny był stres związany ze startem w początkowej fazie. Nie? Ale teraz już jest ok. Myślę, że nawet z czasem może to być zbliżona praca pomiędzy ciężarami a MMA, tym bardziej, że mój psycholog na przykład pracuje z różnymi dyscyplinami sportu i techniki, które ma, przekłada na różne dyscypliny sportu. I my pracujemy wielokrotnie tymi samymi technikami, tylko dopasowanymi do tych różnych dyscyplin. Nie? Si. I jeszcze a propos właśnie przygotowania mentalnego, czy w ogóle nastawienia, bardzo często właśnie podkreślasz to, że ty trening lubisz. Jeżeli chodziło o ciężary, to właśnie bardzo dużo w swoich wywiadach jest o tym, że to jest twoja pasja, lubisz to robić. Nie? Teraz w MMA podkreślasz, że doszedłeś do tego etapu, gdzie ciebie to cieszy i nie możesz się doczekać. Mhm. A czy miałeś kiedykolwiek w sporcie w głowie coś takiego, co często wjada zawodników, że jakby ta ambicja, ta chęć zwyciężenia sprawia, że sport, który dla danego zawodnika był pasją, zaczyna być koszmarem ze względu na presję, którą sam na siebie nakłada? Nie, bo po pierwsze w ciężarach od 17 roku życia startowałem na Mistrzostwach Świata Seniorów i tam już zdobyłem medal. Mhm. I praktycznie w życiu moim zdarzyło się dwa razy właśnie w tym pierwszym starcie na Mistrzostwach Świata Seniorów, bo zdobyłem tylko w podrzucie, nie zdobyłem w dwuboju. I raz, kiedy miałem już zaawansowaną tą kontuzję kręgosłupa na Mistrzostwach Europy, byłem czwarty. Za każdym innym razem, kiedy startowałem w imprezie międzynarodowej, zawsze wróciłem minimum z medalem. Mhm. Minimum z brązowym. Wielokrotnie wygrywałem, wielokrotnie byłem drugi. Także miałem taką naprawdę bardzo wysoką, ponad 90% skuteczność. I nie miałem, zawsze chciałem wygrać, ale wiedziałem, że jak nie wygram, to mój poziom sportowy pozwala mi spokojniej patrzeć na to, że wrócę zawsze z medalem. A to medal w tej dyscyplinie olimpijskiej był zawsze takim rozliczeniem, takim minimum, za który nie tylko, że nikt ci nic złego słowa nie powie, ale z reguły jeszcze ci mimo wszystko pogratulują. Także to było takie zawsze taki balast, nie balast, tylko zawsze taki bufor bezpieczeństwa, że jak nie wygrałeś, to i tak na dobrej pozycji skończyłeś. Natomiast w MMA albo wygrywasz, albo przegrywasz. Nie? Z tym, że ja niczego na siebie nie narzucam, bo tak jak powiedziałem, od pewnego momentu jestem sportowcem spełnionym. Bardzo ciężko trenuję, bardzo dobrze się przygotowuję, mam profesjonalną ekipę, która zabezpiecza moje przygotowania i uważam, że nie jestem w stanie już niczego więcej zrobić w moim wieku, z moimi kontuzjami, dolegliwościami, z moimi możliwościami mojego organizmu. Nie jestem w stanie już niczego więcej zrobić. I teraz, jeśli ja przegram, nie ma problemu. Ja nawet w ogóle nie będę miał do siebie pretensji, bo wszystko robię, co mogę. Z reguły wygrywam i jakby wiem, co jest przyczyną tego, że wygrywam. Natomiast jeśli przegram, to nie mam tu żadnego ciśnienia na to. Absolutnie żadnego. Chcę wygrywać, dlatego tak ciężko trenuję, się przygotowuję w wielu zakresach i płaszczyznach, ale jak przegram, to nie mam z tym żadnego problemu też. Czyli można stwierdzić, że tak naprawdę najważniejsza dla ciebie jest ta postawa, ta codzienna, mrówcza praca. Jeżeli ja bym poszedł walczyć i bym przegrał i bym wiedział, dlaczego przegrałem, bo nie wiem, nie robiłem odnowy, bo nie robiłem ćwiczeń, nie wiem, stabilizacyjnych, w wyniku czego wyniknęła kontuzja, która nie pozwoliła mi odpowiednio trenować do walki i tak dalej, czy nie wiem, nie trzymałem diety, miałem problem ze zbiciem wagi, to mnie mocno osłabiło na walce i w ogóle się źle czułem, dlatego że nie trzymałem diety, to ja bym wiedział, że to spowodowało, czy to się przyczyniło do tego, że tę walkę przegrałem. Ja robię wszystko na 100%, uważam, że będę wygrywał kolejne walki, natomiast jeśli je przegram, to będę wiedział, że nie byłem w stanie zrobić więcej. A jeśli nie byłem w stanie zrobić więcej, to dlaczego mam mieć do siebie pretensje? Absolutnie. Tym bardziej, że jestem sportowcem spełnionym, tak jak to powiedziałem wcześniej.
No tak, to poniekąd ściąga bardzo dużo tej presji, o której mówiłem. Absolutnie, ja nie mam żadnej presji. Ja mi się najbardziej podobało, jak ja wychodziłem do walki z Mariuszem Pudzianowskim, 97% mniej więcej społeczeństwa albo więcej uważało, że idę na ścięcie, bo z takim kolosem, najsilniejszym człowiekiem świata będę walczył. A ja po pierwsze wiedziałem, że z nim wygram, a po drugie nie czułem żadnej presji, bo byłem tak dużym underdogiem, że nawet jakbym się w pierwszej sekundzie dał znokautować, to mówię, nie by to nikogo nawet nie zdziwiło, bo przecież Mariusz taki silny, zaraz mnie znokautuje. Także absolutnie presji nie mam żadnej. Rozumiem, to bardzo cenne słowa. Można sobie naprawdę dobrze wrzucić do swojego nastawienia, niezależnie od tego, na jakim poziomie dany sportowiec czy zawodnik jest. I powiedz mi też, jeden taki temat mi bardzo mocno chodzi po głowie, bo jesteś sportowcem, który miał do czynienia i ze sportem, ja to nazywam państwowym, czyli związanym ze związkami krajowymi, tak, i z igrzyskami, a teraz z kolei jesteś zawodnikiem, który startuje w sporcie, ja bym to nazwał prywatnym, tak, bo MMA poniekąd jest prywatne, tak, i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako pytanie prowokacyjne, bo w ogóle takie nie jest, ale chciałbym Cię o to zapytać, jak Ty uważasz, czy sport powinien być raczej właśnie państwowy, czy raczej prywatny, bo wydaje się, że jeżeli jest to dobrze zrobione, to i tu zawodnicy świetnie sobie radzą, a najczęściej te prywatne organizacje działają, wydaje mi się, patrząc z wewnątrz i patrząc po trójboju, lepiej niż państwowe. Ja uważam, że nie ma złotego środka, ponieważ dzięki temu, że Ministerstwo Sportu od dziesięcioleci dotuje sport, ten kwalifikowany, dotuje związki sportowe, dzięki temu ja od, nie wiem, 13-14 roku życia miałem szansę być szkolony w różnych kadrach, w różnych ośrodkach. Mogłem wyrosnąć na sportowca, który na arenie międzynarodowej dawał sobie radę. I uważam, że to jest bardzo dobre. Jestem też teraz w sporcie absolutnie takim komercyjnym, w którym jak gdyby wiem, jak to funkcjonuje. Jako dorosły już sportowiec wiedziałem, jak się do tego zaadoptować. Są to zupełnie dwa różne światy, ale one muszą być zupełnie oddzielone od siebie, bo gdyby sport olimpijski zrobić takim sportem profesjonalnym, komercyjnym, to większość dyscyplin umrze, bo nie na wszystkie dyscypliny będzie zapotrzebowanie. Nie będzie szkolenia na tak szeroką skalę. I to się nie uda. Zostałoby tylko kilka czy kilkanaście najbardziej takich popularnych dyscyplin, które by się samofinansowały. Bo trzeba powiedzieć, że nie wiem, ciężary, zapasy, judo i tak dalej by się samo nie sfinansowało. Szermierka, pięciobój nowoczesny i wiele, wiele innych dyscyplin. Czy nawet pływanie. Ale uważam, że takie rozwiązania, jakie są super. Natomiast każde rozwiązanie można ulepszyć. I związki sportowe, każdy zawsze może funkcjonować lepiej. Ale jak? To ja nie mam na to złotego środka, bo byłem prawie 4 lata prezesem związku i mimo wszystko nie udało mi się, mając tą świadomość, nie udało mi się zrobić ze związku maszyny takiej samogrającej prawie, że pod względem organizacyjnym czy finansowym. Także są to naprawdę bardzo trudne zagadnienia, ale uważam, że to jest dobrze rozwiązane, że częścią dyscyplin opiekuje się państwo poprzez głównie Ministerstwo Sportu, a są dyscypliny, które są jak gdyby komercyjne, tak zwane zawodowe, i myślę, że tu podział ról jest bardzo dobry. Na przykład w trójboju mamy dość specyficzną sytuację, nie wiem, czy się orientujesz jakkolwiek. Polski Związek Trójboju Siłowego, Kulturystyki i Fitness. Tak, Kulturystyki i Fitness. I związek jakby ma, jest zrzeszony w jednej federacji IPF, nie? Ale z racji tego, że trójbój siłowy nie jest sportem olimpijskim, to tak naprawdę nie ma jakby jednej drogi takiej oficjalnej dla zawodnika, tej najbardziej prestiżowej, można powiedzieć, aczkolwiek IPF bardzo by chciał, żeby tak się uważało. I IPF jest też jedną z niewielu organizacji, która robi badania antydopingowe, i to też bym dał w cudzysłów, bo jak 3 zawodników na mistrzostwach Polski jest przebadanych, to nie jest żadna kontrola antydopingowa, gdzie startuje na przykład 300 czy 400 zawodników, tylko to jest błąd statystyczny, co najwyżej uwzględniony. Ale mamy też na przykład w Polsce działających prężnie 5 czy 6 federacji. Nie? Ja wiem, dlatego że czy to w trójboju, czy w wyciskaniu, u mnie na siłowni ćwiczyli chłopacy, którzy
wcale nie byli jakimiś wybitnymi sportowcami, a przyjeżdżali z tytułami medalistów Mistrzostw Europy czy Świata. To jest podobnie jak w sporcie zawodowym. W boksie kiedyś, pamiętam, pan redaktor Pindera, tłumacząc mi to już dobrych 15 lat temu, powiedział mi, że na świecie jest około 200 federacji bokserskich. Federacji bokserskich na świecie. Wszystko polegało na tym w boksie, że kto ma większe pieniądze, przyciąga lepszego zawodnika. Teraz są 3 czy 4 takie wiodące na świecie. I podobnie pewnie jest też w innych dyscyplinach sportu, które nie są związane Światową Federacją. Bo jak w ciężarach jest Światowa Federacja Podnoszenia Ciężarów i jest zrzeszona w MKOL-u, to nie mogą być inne federacje podnoszenia ciężarów. W Polsce nie może być innego polskiego związku podnoszenia ciężarów. Jest jeden polski związek podnoszenia ciężarów i uważam, że to jest właśnie fajnie ułożone wszystko. I myślę, że każda dyscyplina powinna mieć Światową Federację podnoszenia ciężaru, Światową Federację swojego sportu, akceptowaną przez państwowe władze sportu, dopuszczającą jeden polski związek w danej dyscyplinie, żeby nie było, że my się we trzech czy w czterech zbierzemy i zrobimy sobie Mistrzostwa Świata Federacji Szymona Kołeckiego. No bo ty zostaniesz w swojej kategorii Mistrzem Świata Federacji Szymona Kołeckiego, a ja w swojej. Jeszcze sobie tak wagi dopasujemy, żebyśmy nie byli w tej samej. I też będziemy mieli federację. I to uważam za w ogóle bardzo niedobre, nieatrakcyjne rozdrobnienie. Jedyny plus, jaki jest, to daje szansę większej grupie ludzi wystartowania w wielu imprezach sportowych. To jest jakby jedyny taki plusik. Natomiast absolutnie nie wiąże się to z żadnym poziomem sportowym, bo ja znam naprawdę za moich czasów dziesiątki ciężarowców, którzy w wielu federacjach by wszystkich tych moich kolegów poogrywali w trójboju, mimo że nie robili wyciskania na ławce, to i tak by ich poogrywali. A oni potrafią przywozić tytuły mistrzów świata, Europy czy wicemistrzów. Nie, gdyby była jedna federacja prestiżowa, to byłoby na pewno najlepiej. Czy były nawet takie metaanalizy całej historii trójboju i ile procentowo, jakby cała pula startujących przez wszystkie lata, to procentowo które miejsca zajmowali, nie? I tam bodaj właśnie 70% miejsc rozdanych kiedykolwiek na wszystkich imprezach trójbojowych to jest pierwsze miejsce. Bardzo, także w trójboju jest trudniej przegrać niż bardzo, wygrać. Bardzo dobra statystyka. No, no ale to jest takie trochę nieszczęście dyscypliny moim zdaniem, no bo jedziesz i startujesz w zorganizowanej przez kogoś federacji, zamiast znając poziom wysoki sportowy, próbując do niego równać i mieć szansę walczyć o medale prawdziwe Mistrzostw Świata Europy, a nie federacji takiej czy innej. Dobra, tutaj dalej też za tym się nasuwa taka myśl, bo podkreśliłeś też to, że teraz w MMA jesteś na pełnym zawodowstwie, czyli nie masz czasu na nic innego. I teraz mnie zastanawia to, czy jeszcze za czasów ciężarów, czy może na początku MMA, kiedy zacząłeś myśleć też biznesowo o zabezpieczeniu siebie i też w jaki sposób to zrobiłeś, czym się kierowałeś, żeby sobie to wszystko tak ustawić, żeby po prostu mieć na sport? Czy w ciężarach starałem się zarabiać pieniądze, natomiast w ciężarach w dużej części byłem finansowany ze środków państwowych Ministerstwa Sportu poprzez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, czyli moje szkolenie, moja stypendia, moja opieka medyczna i tak dalej. Plus jak w dobrym okresie moich startów miałem też dobrych sponsorów. Dobre nagrody za różne zawody. Także przyzwoicie wtedy zarabiałem i na życie zarobiłem i tam jakieś pieniądze sobie też odłożyłem. Natomiast później jakby komplikowały się te kontuzje i przez jakiś czas nie startowałem, to te pieniądze się powoli z roku na rok zużywały. Natomiast kiedy przyszedłem do MMA, to już absolutnie jakby była profesjonalna analiza. Ja sobie w Excelu jakby zaznaczyłem, poczynając od 2017, częstotliwość, z jaką planuję walczyć, mimo że jeszcze nie trenowałem, jeszcze tak do końca nie znałem tego. Zaplanowałem sobie chyba 10 walk. Każdą z walk mniej więcej wyceniłem i później starałem się to realizować. I muszę powiedzieć, że mimo że jeszcze tych chyba 10 walk nie zrobiłem, to ten plan finansowy już zrealizowałem. No ale wiadomo, że jak coś zrealizujesz, no to później sobie gdzieś tam robisz to dalej. Natomiast ja jakby nigdy nie byłem ryzykantem i nie jestem też takim, że stawiam wszystko na szali. Ponieważ
jako takie życie z moją rodziną mieliśmy zapewnione na normalnym poziomie, bo w wieku 35 lat miałem już emeryturę olimpijską. Mamy też z żoną kilka nieruchomości, kilka w sensie, nie wiem, 3, 4 czy 5 mieszkań jakieś, które wynajmujemy. Mamy tam jakieś środki jakby stałe, które gdzieś nam wpływają. I to na życie mojej rodziny zupełnie jakby nam, może to nie powiem, że wystarczało, ale jakby stałe takie dochody mamy, które pozwalają wyżywić naszą rodzinę i krzywda nam się w żaden sposób nie stanie. Dlatego mogłem poświęcić się w 100% zawodowemu trenowaniu MMA, licząc na to, że poza tą frajdą, którą miałem z treningów, za tą frajdą, którą mam z zawodów, będę miał również frajdę z zarobionych solidnych pieniędzy. Natomiast gdyby się to nie udało, to też nie popadam w żadne długi, ani w żadne problemy finansowe, bo tak jak mówię, pewne zabezpieczenie miałem. Ten dochód pasywny tak, tam gdzieś w tył pracuje. Dokładnie. Oprócz tego mamy swój dom, w którym mieszkamy, który nas nie kosztuje. Także na pewno nie było to jakieś wielkie ryzyko, ale zdecydowanie solidny, duży plan. Generalnie, wiesz, jak ciebie słucham, to odnoszę takie wrażenie, że mówisz o rzeczach, które tak naprawdę nie są proste do osiągnięcia. Nie jest prosto osiągnąć medal Igrzysk Olimpijskich, nie jest prosto, wiesz, mieć kilka nieruchomości, które są jakimś zabezpieczeniem, nie jest prosto przejść z jednego sportu do drugiego, wskoczyć od razu na bardzo wysoki, przyzwoity poziom i jeszcze móc się temu poświęcić w całości. I mówisz o tym z takim dużym spokojem. To wszystko jest tak, jakby ma się wrażenie, że było rozłożone w czasie, realizowane. I mnie tutaj zastanawia jedno, czy ty miałeś kiedykolwiek takie momenty w życiu, gdzie to było naprawdę duże wyzwanie, żeby utrzymać się tej dyscypliny, bo po prostu odbieram cię jako człowieka, który po prostu nie zajmuje się pierdołami, tylko mamy zadania do zrobienia. Nie miałem nigdy takich problemów. Ja mało tego muszę powiedzieć, że w wieku 15 lat oglądałem Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. Zobaczyłem, jak Andrzej Cofali startuje, zdobywa medal na Igrzyskach. Obejrzałem kategorię później 91, kategorię 99. Mając 15 lat, wziąłem swój zeszyt treningowy. Zapisałem sobie wynik i kategorię wagową, jaką za 4 lata chcę osiągnąć na Igrzyskach Olimpijskich. I mając 15 lat, zaplanowałem sobie, że w wieku 19 lat wygram Igrzyska Olimpijskie. I teraz miałem wynik, rwałem 122, podrzucałem 160 kg. Za 4 lata musiałem wyrwać 185, podrzucić 235, około coś takiego. Około 20 kg mogłem przytyć w ciągu tych 4 lat. Każde półrocze rozłożyłem sobie, inaczej, te 4 lata rozłożyłem sobie na półrocza. Proporcjonalnie dodawałem wagę i kilogramy, które musiałem dodać. Nigdy nie jest tak, że co pół roku dodajesz tyle samo. Raz więcej, raz mniej. Ale miałem wytyczne, do których co pół roku musiałem dążyć. Zarówno z wagą, jak i z rwaniem i podrzutem. I ja po prostu goniłem to. Miałem wyznaczony wynik na te pół roku i ja goniłem ten wynik. Miałem na następne pół roku, goniłem ten wynik. Udało mi się to zrobić dużo szybciej niż zaplanowałem, bo już po 3 latach wyrwałem 180 kg, podrzuciłem 235 i 237 atakowałem. No, w rwaniu zresztą też atakowałem więcej. Jeszcze przy niższej wadze, bo się w międzyczasie zmieniły kategorie wagowe. Już nie było 99, tylko 94 startowałem. Także generalnie ten plan zrealizowałem, ale mówisz, że jakby to się wydaje, że tak, mieć nieruchomości, zdobyć medal olimpijski i tak dalej. Ja ci powiem, dlaczego jak gdyby uważam, że jestem w stanie wykonać coś, co zaplanuję. W ubiegłą sobotę już się przygotowuję do walki, bardzo ciężko trenuję, 12-13 treningów w tygodniu. Ja tymi treningami doprowadzam mój organizm do skrajnego wycieńczenia. W sobotę wróciłem o 14 po treningach, po saunie. Położyłem się po obiedzie spać, zawsze śpię po ciężkim treningu w ciągu dnia, godzinę, dwie, czasami dwie i pół, różnie. I ze zmęczenia nie byłem w stanie zasnąć, a jak się przekręcałem na łóżku, skurcze mnie łapały w nogi, w grzbiet, w brzuch, w barki, zależy której części ciała użyłem. I jeżeli ktoś jest w stanie tak ciężko pracować, żeby doprowadzić swój organizm do takiego stanu,
to jest w stanie osiągnąć to, co sobie zaplanował. Natomiast 90 parę procent moich kolegów, koleżanek, sportowców mówi i twierdzi, że tak ciężko trenuje, natomiast ja widzę, jak oni trenują i oni się nigdy do tego nie zbliżą, do takiego eksploatowania swojego organizmu. Ja ten organizm tak eksploatuję, ale ja mam nad nim pełną kontrolę. Ja robię badania co chwilę. Dzisiaj rano byłem oddać krew, żeby zbadać różne wskaźniki w organizmie. Jak ja w jednym tygodniu doprowadzam się do takiego stanu, to wiem, że w następnym tygodniu muszę o dwa treningi zmniejszyć i to te najcięższe, żeby to się wszystko wyrównało, żeby potem następne dwa tygodnie móc dogiąć. I na przykład moje dzieci mnie proszą w ogrodzie, żebym zagrał z nimi w piłkę w sobotę czy w niedzielę, a ja im mówię, że ja nie zagram z nimi w piłkę, bo jestem wycieńczony. I żeby móc realizować swój plan na walce za 5 tygodni, ja robię wszystko to, co mogę, żeby ten plan zrealizować. Ja nie jestem w stanie się już bawić z dziećmi, ja mogę na siedząco z nimi zagrać w szachy, w warcaby albo w jakąś grę karcianą, ale już nie pobiegam z nimi w ogrodzie. Ja nie pojadę z nimi w wakacje, ja nie mam na to czasu. I teraz ja mogę spokojnie mówić o tym, że ja tą walkę chcę wygrać, tą chcę wygrać, taki mam plan, bo ja zdaję sobie sprawę, jak ciężko od 25 lat pracuję i co robię i jestem pewien, że dzięki temu jestem w stanie to wykonać. Mało tego, jak miałem te 15 lat, rozpisałem sobie ten program treningowy i zapisałem sobie, że wygram 4 razy Igrzyska Olimpijskie. To sobie zakleiłem, schowałem, żeby żaden z moich kolegów tego nie zobaczył, bo bym się naraził na śmieszność w grupie, bo 15-latek, który chce wygrać 4 razy Igrzyska Olimpijskie, który jest no, takim średniakiem europejskim w swojej kategorii wagowej dzisiaj, ma takie plany. Tak? Także ja tego nikomu nie pokazywałem, żeby się nie narażać na śmieszność, ale po latach mogę o tym mówić, bo 2 medale Igrzysk Olimpijskich zdobyłem i gdyby nie kontuzje, miałbym szansę pewnie zdobyć jeszcze więcej. Także nie mam pretensji do siebie, że nie zdobyłem tych 4 medali, bo co mogłem, to wykonałem. W pewnych zakresach nie miałem wiedzy i błędy zrobiłem z tego względu, że nie wiedziałem, czy moi trenerzy nie wiedzieli, nie miałem odpowiedniej opieki, ale więcej nie byłem w stanie zrobić i nie mam do siebie pretensji, że nie zdobyłem 4 złotych medali. Ja jestem zadowolony z tego, co zdobyłem. Przepraszam, że tak naciskam cały czas na ten temat, ale to mnie w tym wszystkim mnie tak szalenie interesuje, bo wiesz, opowiedziałeś mi teraz o tym, dlaczego w siebie wierzysz, dlaczego możesz w siebie wierzyć, bo wiesz, ile umiesz włożyć w to pracy i wiesz, że większość ludzi tego nie umie zrobić. Dlatego jesteś też pewny siebie. To jest też ważny temat, jest ta pewność zawodnika, ale mi tutaj jeszcze chodzi o to, co sprawiło, że przez te wszystkie lata ty jesteś w stanie to robić. Czy na przykład, nie wiem, nie miałeś nigdy wątpliwości w głowie, czego ty tak naprawdę chcesz, to zawsze było... Mnie interesuje tylko to? Tak. Jak byłem sportowcem, interesował mnie tylko złoty medal Igrzysk Olimpijskich, nic więcej. Przez wiele lat, dopóki mogłem, trenowałem, rehabilitowałem się, startowałem, to miałem tylko jeden cel w głowie. Miałem na szczęście taką żonę, która to wszystko rozumiała. I to było moje marzenie od dziecka, nie wiem, od 5-7 roku życia, od kiedy usłyszałem o na imię Sulejmanoglu, to interesował mnie tylko złoty medal Igrzysk Olimpijskich, ponieważ też czułem w środowisku, w którym dorastałem, jaki prestiż wiąże się ze złotym medalem olimpijskim. Mnie nie interesował miliardowy biznes, mnie nie interesowały, nie wiem, popisy samochodami, domy z basenami i tak dalej. Chociaż każdy by chciał to mieć. Choćbym miał złotówki nie dostać za to, chciałbym być mistrzem olimpijskim. I to był mój życiowy cel. I do niego dążyłem. Z czasem, jakby to powiedzieć, do tego spełnienia doszło. Dzisiaj nie aż tak z takim zawzięciem, nie aż z takim zaangażowaniem, ale prawie takim. Trenuję w MMA, ponieważ mam swoje cele. Chcę każdą z tych walk, do których się przygotowuję, wygrać. I nie mam wątpliwości nigdy, jeżeli chodzi o to, co robię. Czasami mi tylko tego szkoda czasu, który muszę poświęcić, w sensie, że w tym momencie nie spędzam czasu z dziećmi, które dorastają. Mój syn już ma 19 lat. Za chwilę się z domu wyprowadzi, tyle syna widziałem, a ponieważ od 25 lat ponad jestem na walizkach, ciągłych wyjazdach, to gdzieś to uciekło. No, ale też w wieku, znowu wrócę do tego 15 roku życia, wyznaczyłem sobie taki termin, że w życiu ciężko będę pracował mniej więcej do 40 roku życia, potem przechodzę na emeryturę. Oczywiście są możliwe jakieś tam widełki roku, pół roku i tak dalej,
ale w okolicach 40 roku życia kończę moją pracę i będę wykonywał tylko to, co będzie mi dawało przyjemność. Jeżeli z tym się też będzie wiązał zarobek, to ok, natomiast raczej już zostanę wówczas takim prawdziwym domownikiem. Czy zgodziłbyś się ze mną, gdybym powiedział, że żeby dojść do jakiegokolwiek sukcesu, jakikolwiek to będzie, jasno określony cel plus odnalezienie radości w procesie i skupienie się tylko na tym, na co mam wpływ w tym momencie? Prostym przykładem jest dieta na przykład. Jeżeli dieta nie jest do ciebie dopasowana, jakby ona przez cały czas sprawia ci trudność, męczy cię, że nie wiem, ciągle chodzisz głodny, albo jesz niesmaczne rzeczy, albo mówisz, o Jezu, ile jeszcze tygodni tej diety, to nawet jak ją przejdziesz, to po chwili to wszystko wróci. Ja się już nauczyłem, że nawet dieta może być troszeczkę mniej skuteczna, ale musi być do ciebie dopasowana. Ona na tyle, na ile to jest możliwość, musi ci dać radość. Podobnie jest z treningiem. Jeżeli ty będziesz robił coś, czego nie lubisz, nie masz szans się w tym rozwinąć. Jak to ci nie sprawia satysfakcji. Ja wielokrotnie, pewnie już kilkadziesiąt razy mówiłem, dlaczego jestem w MMA. Po pierwsze treningi, po drugie, które lubię. Po drugie walka na zawodach, emocje, kibice, które uwielbiam. Po trzecie pieniądze, które zarabiam, które chcę zarabiać. To są trzy rzeczy. Gdyby którakolwiek z tych rzeczy wypadła, to straciłoby sens. Bo gdybym ja to trenował tylko dla pieniędzy, dzisiaj jesteśmy spóźnieni prawie 2 godziny, za co was przepraszam, musieliście poczekać, dlatego że ja miałem 3 treningi łączone. Zaczynałem od siłowni, później miałem bieżnię mocną i na koniec tutaj lekki parter. Ja bym tego w życiu nie wykonał, gdybym tylko chciał zarobić pieniądze. Chcę zarobić pieniądze, ale jednocześnie cieszy mnie to, w jaki sposób się przygotowuję i cieszy mnie to, że będę walczył. Jeżeli ktoś trenuje tylko i wyłącznie, ma jeden cel, a coś innego mu przeszkadza, nie osiągnie pełni jakby możliwości, które mógłby osiągnąć. Lepiej od razu starać się szukać innego wyzwania, innej drogi albo innego sportu, a być może w ogóle innej drogi życiowej, bo nie każdy musi być sportowcem. Nie wiem, nie może ktoś zostać wielkim sportowcem tylko dlatego, że będzie chciał swojej narzeczonej zaimponować, że on chce być wielkim sportowcem i on będzie teraz cisnął, bo on chce być wielkim sportowcem, bo narzeczonej się podobają sportowcy albo ich cieszą sportowcy. Nie, to naprawdę musi się zgrać. Ja w okresie przygotowań do ważnych zawodów na arenach międzynarodowych, ja siedziałem 10 tygodni na zgrupowaniu. Wyjeżdżałem z domu 9-10 tygodni przed zawodami. Jechaliśmy powiedzmy do Cetniewa. Zgrupowanie miało 2 tygodnie. Wszyscy moi koledzy jechali na tydzień do domu. Ja jechałem już w miejsce następnego zgrupowania. Tam byłem tydzień z asystentem trenera, sam trenowałem. Po tygodniu przyjeżdżała reszta kadry, byli znowu 2 tygodnie. Oni jechali do domu, ja jechałem już na następne zgrupowanie. W tym czasie, jak chciałem się zobaczyć z rodziną, to moja żona z dziećmi przyjeżdżała. Ja wynajmowałem na ośrodku pokój albo hotel. Oni zostawali sobie na 3-4 dni, mieli taką rekreację w ośrodku olimpijskim. W ciągu dnia robiłem swoją robotę, wieczorem po kolacji miałem czas dla dzieci, dla żony i tak dalej. Natomiast oni wiedzieli, że mnie 10 tygodni nie będzie w domu. Gdybym ja tego nie lubił, gdybym ja tego wręcz powiedział nie kochał, to ja nie siedziałbym 10 tygodni w odosobnieniu. A tylko dlatego, że mi to sprawiało taką dużą satysfakcję, dążenie do tych ustalonych celów, byłem w stanie to robić i to robiłem 2 razy w roku w przygotowaniach do Mistrzostw Europy i Świata. Czyli ja 20 tygodni byłem na zgrupowaniach ciągle, a w okresach, kiedy miałem więcej niż te 9-10 tygodni do zawodów, to byłem w normalnym systemie 2-3 tygodnie zgrupowania, tydzień w domu. I to nie było dla mnie żadnym problemem. Wyczerpaliśmy zakres pytań. Myślę, że tak. Myślę, że jest to dobry moment, żeby zakończyć. Wybacz, że zamilkłem, mam taki po prostu nawyk, że troszeczkę sobie zawsze przekręcam pytania, żeby się czegoś dowiedzieć, z czego sam będę mógł skorzystać i bardzo dużo rzeczy trafiło gdzieś tam w pewne moje problemy czy przemyślenia, także będzie to na pewno dla mnie bardzo inspirująca rozmowa i bardzo pomocna, mam nadzieję, że dla naszych widzów również. Chciałem Ci bardzo podziękować za poświęcony nam czas. Przyjemność po mojej stronie. Zawsze chętnie się podzielę. I mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Oby jak najszybciej. Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam.